Hej, hej, moi drodzy, w ten magiczny i letni dzień wita was Olga z Wielkiego Buka. Mam dzisiaj dla was lekturę przeuroczą, wzruszającą, ze szczyptą magii, ten rodzaj książki, która koi nasze serducha i otula swoją poczciwością. Strażnik rzeczy zagubiony, Ruth Hogan, czyli powieść, którą recenzuję dzisiaj dla was we współpracy z wydawnictwem literackim, nie tylko oczarowuje przepiękną okładką, ale także opowieścią, która niesie nadzieję. To jedna z tych historii, która wymaga przygotowania sobie paczuchy, chusteczek w pogotowiu, bo uwierzcie mi, ja zryczałam się tutaj jak bóbr. Życie Laury nie za bardzo poszło po jej myśli. Zbyt szybki ślub, niedojrzały mąż, obrzydliwa zdrada. Niby nic nowego, ale taki cios potrafił przyłożyć każdemu. Teraz sensem jej egzystencji jest praca jako asystentka w malowniczym domu emerytowanego pisarza Antoniego Perdue. Człowieka, który w młodym wieku sam utracił ukochaną osobę, a który w jej hołdzie zaczął zbierać i katalogować zagubione przez innych przedmioty. Kiedy Antoni nagle umiera, pozostawia to całe niezwykłe dziedzictwo Laurze z przykazaniem, by spróbowała odnaleźć się właścicieli zagubionych przedmiotów i sama odmieniła swoje życie. Kiedy przytrafia się nam coś strasznego, coś nieodwracalnego, to bardzo często trudno jest nam uwierzyć, że te metaforyczne chmury kiedyś przeminą i znowu zaświeci słońce. Ale trzeba mieć nadzieję i to właśnie ta nadzieja sprawiła, że Ruth Hogan zdecydowała się napisać swoją debiutancką powieść. Najpierw przeżyła dramatyczny wypadek samochodowy, a potem dowiedziała się, że cierpi na nowotwór. I to właśnie podczas tej walki z chorobą, kiedy chemioterapia nie dawała jej spać, Ruth Hogan zdecydowała się spełnić swoje marzenie. I tak właśnie powstał Strażnik Rzeczy Zagubionych, pisany w bólu, wypełniony nadzieją. Strażnik Rzeczy Zagubionych to sentymentalna, nostalgiczna opowieść obyczajowa ze szczyptą magii i niesamowitości. Tutaj przeszłość odnajduje poprzez przedmioty drogę do teraźniejszości i snuje swoje pełne sekretów historię. A do tego przeznaczenie, ten przekorny los, który łączy tutaj wszystko i wszystkich w powieści. Powiem wam, że Ruth Hogan stworzyła taką historię, która pozostawia po sobie ślad i to cudowne poczucie wdzięczności za dar życia. Nie przeczę, że to historia nieco naiwna, jedna z tych, które nigdy nie mają szansy się przytrafić, ale nie po to właśnie czytamy książki, żeby nie daj Boże nam się to przytrafiało. Jedno jest pewne, ta powieść wzrusza i to w taki sposób, że łzy potrafią ciurkiem płynąć po twarzy, jeżeli akurat macie taki dzień. Podsumowując moją myśl, Strażnik Rzeczy Zagubionych to historia dla romantyków, dla marzycieli, dla wszystkich tych, którzy mają ochotę i czas, aby się zatrzymać i poczuć jej subtelną magię. A żeby wam nie było za mało i żebyście jeszcze się zasmarkali na amen, to dorzucę wam jeszcze trzy inne wzruszające historie. Sekretne życie pszczół Sumong Kit, ociekająca słodkim miodem, gorącymi łzami i pokutą opowieść o wybaczaniu, o miłości i o wyrzutach sumienia pośród rozbzykanych, rozbzyczonych uli amerykańskiego południa lat 60. Słowa w ciemnym błękicie Cave Crowley, cudownie nostalgiczna książka o książkach, o antykwariatach i o miłości, która musi się odnaleźć. Cząstka ciebie i mnie Vanessa Green, historia silnej więzi, wspaniałej przyjaźni na dobre i na złe, takiej, której każdy chciałby kiedyś zaznać, a tylko niektórzy mają szansę. Kochani, Strażnik Zagubionych Rzeczy Ruth Hogan czeka na was również na blogu, absolutnie zachwyca i naprawdę, naprawdę wzrusza. Szykujcie chusteczki i sięgajcie po tę powieść. Zapraszam was również na media społecznościowe Wielkiego Buka, gdzie znajdziecie m.in. Wielkobukowy Klub Książkowy, gdzie wspólnie czytamy książki i rozmawiamy o literaturze. Ogromnie was zachęcam. Link do tego facebookowego klubu znajdziecie w opisie pod filmem. Zapraszam was również na inne media społecznościowe. Pamiętajcie o tym, żeby klikać dzwoneczek, żeby dostawać powiadomienia o nowych filmach, bo tutaj bardzo często, niemal codziennie pojawiają się nowe filmy. Opowiadam wam o pysznych książkach i o literaturze również. Co by jeszcze wam powiedzieć? Chyba to wszystko. Życzę wam cudownego dnia. Do zobaczenia. Pa, pa!